Cześć, witajcie, słuchajcie, na moim odcinku specjalnym. Chcę wam dzisiaj przedstawić taką, słuchajcie, taką może nie ciekawostkę, tylko ogólnie sytuację z życia związaną, słuchajcie, z moim pojazdem. Tak jak widzicie, to jest przebieg mojego pojazdu. Dokładnie tak, nie mylicie się, 580 tysięcy. To jest przebieg mojego pojazdu. No i słuchajcie, chciałbym dzisiaj wam zdradzić parę sekretów związanych z tym, co taki samochód przeżył, słuchajcie, przez tyle lat jazdy. Jaki jest mój sekret, słuchajcie, na to, że ten silnik faktycznie jeszcze jeździ, pracuje. Nie zaliczył odpukać kapitalki, bo jeszcze takiej konieczności nie ma. Więc słuchajcie, przede wszystkim podstawowa rzecz. Silnik ma już swój przebieg, olej dostaje, olej półsyntetyczny. Pamiętajcie, wraz, słuchajcie, z przebiegiem do takiego silnika musimy lać nie lepszy, tylko olej gorszy, by po prostu w razie gdzieś tam nieszczelności go troszeczkę doszczelnić, bo taki olej jest, wiadomo, że troszeczkę gęściejszy. Natomiast słuchajcie, co? Pojazd po tylu tysiącach posiada drugą skrzynię biegów, bo poprzedni właściciel, no niestety, jeździł do końca, aż skrzynię rozdarło. Zamontowane jest drugie sprzęgło z dwoma, są kompletne, czyli praktycznie od nowości są dwa sprzęgła dopiero. No wiadomo, jak się jeździ, tak się dba, tak się ma. Słuchajcie, jeśli chodzi o blacharkę w tych samochodach, no to słuchajcie, rzecz jest jaka. No nie ma co krytykować, słuchajcie, wiadomo, że samochód nie jest nowy. Jest to, słuchajcie, Gia. Ile mi to jeszcze posłuży, nie wiem. Czy się przyzwyczaiłem do niego, słuchajcie. Ludzie krytykują Forda, a tu sytuacja jest taka, że trzeba go polubić. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co z Fordem, jak się, słuchajcie, obchodzić. Co ewentualnie zrobić mu w danym momencie. Przede wszystkim trzeba sobie zrobić na nim doktorat, nie? Rzadko się zdarza, by ktoś stwierdził, że taki samochód przeżyje do takiego ogólnie przebiegu. No i tu jest, słuchajcie, rozczarowanie, da się. Ja myślę, że ten samochód spokojnie jeszcze sobie troszkę pożyje. A to, co widzicie tutaj, słuchajcie, przede mną. Nie, o tym wam jeszcze mówił nie będę, słuchajcie. Przede wszystkim co? Chcę powiedzieć rzecz taką. Jeśli chodzi o, słuchajcie, kwestię zawieszenia. W mojej kadencji samochodem zrobiłem, słuchajcie, 300 prawie tysięcy. No nie, dokładnie 280 tysięcy. No i słuchajcie, co jest najciekawsze. Pojazd ma przeze mnie z przodu wymienione tylko dwa razy końcówki zawieszenia, czyli te dolne swożnie. Dwa razy końcówki drążków. No i słuchajcie, co? Jeśli chodzi o blacharkę, to praktycznie nie było tutaj jakichś tam poprawek robionych. No lakier jest jaki jest, że jest brudny, no ma prawo, słuchajcie. Syn grał w piłkę z nim ostatnio. Po prostu samochód mu oddawał piłkę jako bramka. No ale słuchajcie, no tak to wygląda, jak wygląda. To są, słuchajcie, Fordy. Tak jak ten na przykład z 2003 roku. Jest to wersja Gia. Także słuchajcie, nie można krytykować. Bardzo potężny samochód. Tak naprawdę, co on jeszcze przeżył oprócz tego? Wiadomo, układem wtryskowym się nie będziemy wypowiadali, bo od czasu do czasu wymaga jakiegoś tam jakiegoś wkładu, jakiegoś wymogu od nas i tak dalej. Natomiast słuchajcie, jaka jest rzecz. Pompa, słuchajcie, w takim samochodzie u mnie, no niestety nie da się ukryć, że jest już zamontowana trzecia. Pierwsza oryginalna, która była, się wysłużyła. Zamontowana, słuchajcie, była druga. Ta druga niestety musiała paść, ale to na jakimś tam filmiku, jak się uda, to sobie znajdziecie. Choć nie wiem, czy uda mi się, słuchajcie, ten filmik do końca wkleić. Dlatego, że padł mi dysk i nie wszystkie filmiki udało się mi odzyskać. Jeżeli tylko odzyskam, to ja go wkleję. A to będzie filmik, słuchajcie, bardzo dużego zainteresowania, bo pompa mi się rozsypała w tym pojeździe, słuchajcie, po zatankowaniu. No najnormalniej w życiu nie będę jakiego paliwa mówił, bo to od razu zdradzę CPN. Natomiast paliwa uszlachetnionego. No i teraz wam przytoczę taką rzecz. Słuchajcie, to co ja wlewam do paliwa, zdradzę wam moją rzecz. Może niektórzy będą tu krytykowali, niech sobie krytykują, ale ja to robię od samego początku. I na tym, słuchajcie, jeżdżę. Od czasu do czasu idzie, słuchajcie, do mieszka oleju.
To jest olej, słuchajcie, do pojazdu dwutaktowego, czyli silnik dwusuw. Jak zobaczycie kolorystykę tego oleju, to jest, można powiedzieć, olej biały. Ten dekielek jest żółty, słuchajcie, ale tak naprawdę olej jest biały z tego silnika. No i właśnie, co tu ma, gościu, masz w tej buteleczce? Aha, no właśnie, tu jest całe, słuchajcie, akuku. Nie wiem, czy robiłem dobrze od samego początku, czy źle. W każdym razie u mnie się to sprawdziło. Słuchajcie, to jest domieszka, która była dodawana gdzieś kiedyś do paliwa w starych, dawnych dziejach. Czyli przysłowiowy ołów, który był dolewany do paliwa. I na aktualną chwilę, słuchajcie, to coś już jest niedolewane, ale proponowane jako dolewka do mieszka, do paliwa, słuchajcie, do starych silników, które przyzwyczajone były do ołowiu. Więc słuchajcie, na chłopski rozum wychodzi na to, że na aktualną chwilę paliwa w ołowiu, ołowiu w paliwach nie mamy, bo są paliwa bezołowiowe. Ale słuchajcie, jakby nie patrzeć, wiecie, że ołów ma bardzo duże znaczenie w każdym układzie smarowania i to coś, słuchajcie, naprawdę się sprawdza, bynajmniej u mnie. Także słuchajcie, to jest mój sekret, który wam zdradzę. Myślałem, że nie będę nigdy tego robił, ale słuchajcie, co mi to ukrywać? Mnie się inni też cieszą. Więc słuchajcie, co ja mniej więcej robię? Nie chcę pokazywać wam firmy, bo firma by się do mnie nie odezwała, żeby ich reklamować, więc ja też nie będę ich reklamował. W każdym razie, słuchajcie, według tutaj zaleceń, taka buteleczka idzie na 50 litrów, bodajże chyba paliwa. Tak, to jest buteleczka 50 ml. Ona idzie na 50 litrów paliwa. Ja słuchajcie, co na przykład robię. 10 ml takiego środka dolewam do tego oleju. No i słuchajcie co, wyeliminowałem od pewnego czasu wszelkie oleje, jakiekolwiek były rozpuszczalne, a wszystkie oleje się rozpuszczają w paliwie. Tylko zostałem przy tym oleju do dwutaktu takim białym. To jest dekielek, tak jak wam powiedziałem, żółty. Olej jest naprawdę biały. Jak sobie podglądniecie, słuchajcie, olej jest naprawdę biały. Tak jak widzicie, olej jest biały, jest tylko żółta nakrętka. On jest troszeczkę rzadszy, ale niemniej jednak, słuchajcie, bardzo dobrze się sprawdza. I na taką butelkę oleju ja wlewam 10 ml, słuchajcie, tego środka, który jest do dwutaktu. No podnosi to pewnie i temperaturę, słuchajcie, spalin. Być może, ale ołów jednak wychodzi na to, że słuchajcie, bardzo duże znaczenie ma w układach paliwowych, w układach smarowania. Także słuchajcie, no jak komu się przyda to, to myślę, że słuchajcie, z tego skorzysta. Pamiętajcie, generalnie u mnie zasada jest taka. Staram się każdemu powiedzieć to samo. Ja robiłem sobie takie doświadczenia, takie coś zastosowałem. Natomiast wy tego robić nie musicie i pamiętajcie, jeżeli robicie, to tego typu rzeczy robicie na własną odpowiedzialność, dlatego że słuchajcie, no wiadomo, każdy może coś sknocić, każdy może mieć jakąś awarię w silniku, więc żeby później nie było niedomówień, że gościu, zaproponowałeś coś i mi się coś tam stało, więc pamiętajcie, robicie to na własną odpowiedzialność. Ja wam zdradziłem sytuację, którą ja wypraktykowałem po tylu tysiącach i to jeździ, słuchajcie, dalej. A nie skończyłem wam tematu, dlaczego rozsypała się druga pompa. Słuchajcie, druga pompa się po prostu zmieliła. Jak postaram się naprawdę ten filmik odgrzebać, żeby odzyskać go z dysku, to sobie zobaczycie. Wlałem paliwa, przede wszystkim, słuchajcie, ten samochód nie chodzi nigdy na paliwie uzdatnionym. Czyli na tym lepszym paliwie nie chodzi nigdy, tylko najnormalniej w życiu chodzi na zwykłym oleju napędowym. No i raz mi się zdarzyło, że miałem już prawie niewiele, więc pomyślałem, że pojadę do CPN-u. No i raz jak mu wleję, to mu się mu nic nie stanie. Wlałem paliwa uzdatnionego. I słuchajcie, co się najciekawsze stało. Silnik się chyba przyzwyczaił do innego paliwa, dlatego że po 3 dniach zmieliło wręcz po prostu pompę. Wysypał się z niej po prostu jeden wielki metalowy pył. No i już zniszczył, słuchajcie, pompę. Cały układ niestety poszedł do czyszczenia, bo tak to właśnie wyglądało. Także słuchajcie, ale to myślę, oglądniecie sobie gdzieś tam na filmiku. Także macie mój sekret, słuchajcie, na to, żeby pojazd mógł sobie przeżyć tyle, co przeżył. Kto nie widział, jeszcze raz pokażę. O, akuku.
Gdzie ten licznik się nam schował? Tu się nam schował licznik. Proszę bardzo, pokazujemy 580 tysięcy przejechane. No i oby na drugie tyle samo, nie? No. Dziękuję za oglądnięcie, dzięki za stracony czas. Zapraszam do subskrybowania kanału. Łapeczka, słuchajcie, w górę, jak komuś się filmik przydał. No i cóż mogę życzyć? Do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się. No i słuchajcie, szerokości i oczywiście 3 razy tyle kilometrów na jednym pojeździe, co ja zrobiłem. Cześć, dzięki jeszcze raz, hej.